Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. O zwiększonej liczbie zakażeń chorobami zakaźnymi poinformowała radnych powiatowa inspektor sanitarna Anna Radzewicz. Aktualnie mamy w obszarze powiatu grodzkiego i ziemskiego około 3000 potwierdzonych i, jak podkreśliła powiatowa inspektor sanitarna, zarejestrowanych zakażeń covidowych. Ale rzeczywistość jest znacznie poważniejsza, podkreśliła. Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Suwałki i powiatu suwalskiego, czyli na terenie działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jest analogiczna jak w całym kraju, czyli odnotowujemy zwiększoną liczbę zakażeń. Te zakażenia sukcesywnie wzrastają. One się pojawiły od miesiąca czerwca. Kumulacja nastąpiła w sierpniu i jakby dalej wzrost postępuje. Tutaj na pewno nie jest bez znaczenia fakt, że dzieci wróciły do szkół. Za chwilę mamy otwarcie roku akademickiego, więc rzeczywiście to sprzyja rozwojowi zakażeń, jeśli chodzi o COVID, tak? Bo teraz mówię o COVID-zie. Powiem tak, wariant wirusa się zmienia, już się zmienił, się modyfikuje, dlatego jakby to jest przyczyną tej zwiększonej zachorowalności. Nowe objawy, które się pojawiły, czy takie najczęstsze objawy, o których mówią pacjenci, to osłabienie, zakażenie, takie zakażenia jelitowe, wymioty, bóle brzucha, biegunki. Więc w tym momencie, jeśli odczuwamy taki nieżyty żołądka, powiem tak, warto zrobić test, żeby rzeczywiście albo potwierdzić, albo wykluczyć COVID. I jeżeli rzeczywiście to jest ta choroba, to po prostu pozostać w domu, tak, żeby dalej tego zakażenia nie roznosić. Anna Radzewicz poinformowała również o znaczącym przyroście zachorowań na krztusiec. Powszechnie znany jako koklusz atakuje przede wszystkim osoby, które nie zostały zabezpieczone szczepionką podawaną kilkuletnim dzieciom i dawką przypominającą aplikowaną 19-latkom. Kolejną chorobą zakaźną, której wcześniej nie odnotowaliśmy, jest krztusiec. Odnotowaliśmy kilkanaście przypadków zakażenia krztuścem. W skali kraju to wygląda tak, że w ubiegłym roku to było 927 zachorowań, a w tym roku już mamy 15 tysięcy. Więc też musimy się tak rzeczywiście uwrażliwić na te choroby, mieć świadomość tego, że one występują w środowisku i nakazuje nam większa liczba zachorowań, taką odpowiedzialność społeczną. Koklusz zazwyczaj daje objawy zbliżone do uciążliwego, silnego zapalenia oskrzeli. Ciężkie napady kaszlu z gęstą, lepką wydzieliną powinny skłonić chorych do pilnej wizyty u lekarza, a przede wszystkim do zapobieżenia rozprzestrzenianiu się groźnej bakterii wywołującej chorobę. Tu sposób jest bardzo prosty i doskonale znany, ale co ważne, skuteczny również w przypadku zakażenia koronawirusem, bo obie bakterie rozpowszechniane są drogą kropelkową. Pozostać w domu, wdrożyć i utrzymywać higienę rąk oraz również stosować maseczki. Taki jest apel też inspekcji sanitarnej w miejscach publicznych, szczególnie jeśli jesteśmy w placówkach medycznych. Rzeczywiście tutaj warto się zabezpieczyć maseczką ochronną. Ważny aspekt w zapobieganiu zakażeń to szczepienia ochronne przeciwdziałające ciężkim przebiegom obu chorób. O ile wakcyny przeciwko kokluszowe są dostępne, to wielu mieszkańców zaniedbuje obowiązkowe szczepienia lub wręcz ich unika. W przypadku aktualnie atakującego zmutowanego koronawirusa wywołującego COVID trwa oczekiwanie na nową wersję szczepionki. Istnieje domniemanie, że
Powodem 15-krotnego w skali rok do roku wzrostu zachorowań na krztusiec może być fakt, że w Polsce przebywa liczne grono ukraińskich obywateli, a w ich kraju taka wakcyna nie jest preparatem obowiązkowym. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że w polskiej społeczności krążą opowieści i teorie o szkodliwości szczepień ochronnych i naprawdę pokaźna grupa obywateli nie korzysta z tego rodzaju ochrony. Nie należy zatem rzucać wyłącznej winy na ukraińskich uchodźców.